Halo, halo! Dzień dobry! Z tej strony pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w nowym let's playu na moim kanale. Tak, po tytule widzicie, nie miałem wracać kompletnie do tej gry, ale z jakiegoś powodu dzięki jednej Wicki. Niestety tutaj nie pamiętam niku, ale bardzo serdecznie ciebie pozdrawiam i prawdopodobnie tutaj wkleję komentarz tej Wicki. Postanowiłem jednak wrócić do tej gry i okazało się, że jest coś, co przeoczyłem. Za co chcę was bardzo przeprosić, bo starałem się zawsze robić research do Crasha, ale niestety ze stronki Hidden Palace to mi niestety bardzo mocno umknęło i czemu by z tego powodu nie zrobić dosyć krótkiego let's playa? Przynajmniej tak mi się wydaje, że uda mi się dosyć krótki let's play z tego zrobić. Mam taką nadzieję. Dobra, jak widzicie, jesteśmy teraz na menu PlayStation 1, gdzie możemy sobie wybrać CD Player oraz Memory Card. A pozwólcie, że zrobię teraz coś takiego, że załadujemy sobie obrazek. Dokładnie, ja wiem, co to dokładnie będzie. Gry. Mamy tutaj Crash Team Racing August 5, czyli to jest dokładnie Crash Team Racing prototyp. I jedziemy z Koksem. Sony Computer Entertainment America, ponieważ to nie jest wersja europejska. Okej, okay, więc dla ciekawych, używam bardzo starożytnego emulatora PlayStation 1, który nazywa się PSX-V, czyli wersja 1.13. Jest to bardzo prosty w obsłudze emulator, który nie potrzebuje nie wiadomo jakich ustawień graficznych, konfiguracyjnych. I sprawa wygląda między innymi tak, że... Wow, mogę tutaj jakby... Wiecie co? Pozwólcie, że na chwilę przerwę tutaj emulację i zrobię jedną rzecz. No. Jest to prosty emulator w obsłudze, ponieważ nie potrzebuje on żadnych takich dziwnych udziwnień, jak to było w EPSX-ie, czy na przykład w DuckStation, z tego co dobrze pamiętam. Tak więc jest to dosłownie prosty emulator dla prostego użytkownika. Po raz kolejny podkreślam, PSX wersja 1.13, a my zabieramy się za ogrywanie, powiedzmy, pseudo-fabuły w tym Crashu Team Racing, którego teraz widzicie. Jak widzicie, mamy tutaj pierwszą zmianę, mianowicie... Dobra, może dwie zmiany. Po pierwsze, nie mieliśmy żadnego intra, co trzeba sobie wyjaśnić, bo zawsze było na przykład Sony Computer Entertainment America Presents, wiecie o co chodzi, nie? No tutaj tego jeszcze nie planowali. Po raz kolejny, kolejna zmiana. Tło, które widzicie w tle, ta taka flaga startowa, wyścigowa, zupełnie się różni od wersji finalnej, co trzeba zwrócić na to uwagę. To jest mały detal, ale jednak. Kolejna sprawa. Nie mamy wyboru postaci takiego, jaki mieliśmy w finalnej czy w becie nawet. Tutaj mamy wybór postaci taki, że mamy tylko listę postaci, więc tak na dobrą sprawę nie wiemy, kogo wybierzemy. I możemy równie dobrze wybrać osobę, przykładowo postać Coco, ale nie znamy jej statystyk. Czyli nie wiemy, czy ona ma dobrą akcelerację, dobrego speeda, czy dobre coś jeszcze tam. Czy na przykład dobre drifty. Tutaj tak naprawdę na ślepo wybieramy, czyli możecie sobie wybrać przykładowo engine'a i może się okazać, że tak na dobrą sprawę engine będzie waszym najgorszym pomysłem, jaki kiedykolwiek mogliście wpaść. Na jaki kiedykolwiek mogliście wpaść. Ja dla odmiany w tym let's playu zagram sobie Polarkiem, bo ja rzadko kiedy gram Polarem w ogóle w Crash Team Racing, więc zagrajmy sobie w Crash Team Racing Polarkiem i nazwijmy się tak, jak myślę, zwykle się przedstawiam. Co prawda troszeczkę takim skrótem, ale niech będzie Pomidor. Szkoda niestety, że nie mogę zapisywać, ponieważ karta pamięci w tym emulatorze mi się zjebała, łagodnie mówiąc. Ale na szczęście mam quick save'y, które pozwolą mi przywrócić sobie stan gry w momencie, kiedy nie mogę zapisywać. Dobra, X to continue i teraz czekamy, co będzie dalej. No, i mamy pierwszą zmianę. Zamiast zaczynać w Insanity Beach, zaczynamy sobie w Gemstone Valley, czyli po prostu zaczynamy w teoretycznie takiej lokacji startowej. W zasadzie to nawet nie jest lokacja startowa, bo jak widzicie tutaj nic... Żaden portal nie jest czynny, wszystkie warp pody są zablokowane, dosłownie. To jest właśnie ten prototyp, który w zasadzie nawet nie ma jeszcze zaimplementowanych podpowiedzi Aku-Aku, czyli tak na dobrą sprawę żaden Aku-Aku ci nie będzie tutaj przeszkadzał. Tak więc to jest prototyp dla tych ludzi kochających to, żeby skipować Aku-Aku, więc jeżeli uwielbiacie skipować Aku-Aku, nie lubicie jego pierdolenia, to jest idealny prototyp dla was. Ale można tutaj zobaczyć takie malutkie zmiany, że te warp pody są
strasznie jasnego koloru. W zasadzie to można tutaj śmiało powiedzieć, że one są takie bardzo jasne i no jest to dosyć zastanawiające. Ale dobra, to jeszcze nie wszystko. Uwaga, teraz to będzie dopiero zmiana, która rozpierdoli wam czaszkę. Przepraszam, że przeklinam, ale będę starał się tego mniej robić, ale po prostu emocje mną targają i nie potrafię innych określeń tutaj powiedzieć. Proszę bardzo. Według tego prototypu planowane było 15 reliktów w Turbo Track zamiast 5 klejnotów, które możemy robić w kapach. Czyli idąc tym tokiem, kapy w tej grze w ogóle nie mają jakiegokolwiek sensu. Kolejna zmiana. Zamiast wyspy mamy tutaj słoneczko z jakiegoś dziwnego powodu. Widzicie? Patrzcie, jak ja te zmiany tutaj staram się wam na bieżąco znaleźć. Pozwólcie, że teraz się napiję. Dobra, napite, więc lecimy dalej. Kolejna zmiana. Jak widzicie, tutaj nie ma bramy, a tutaj w finalnej wersji i w becie była brama, która, żeby przejechać do Gemstone Wally, to potrzebowałeś jednego klucza. Okej. Kolejna zmiana, jaka tutaj jest, to oczywiście taśma startowa wokół tego warp poda i ten portal, jak widzicie, albo warp pod w ogóle nie ma odgłosu żadnego. W ogóle jeszcze Naughty Dog chyba nie planowało tutaj wrzucić tego odgłosu, jaki jest dosyć charakterystyczny dla tych warp podów. To samo tutaj, to molo w ogóle zostało z jakiegoś powodu przedłużone. To samo było w becie, oczywiście jak i w prototypie, ale później z tego zrezygnowali. Jak gadałem na ten temat z Pixelem, to Pixel stwierdził, że w sumie dobrze, bo to trochę dziwnie wygląda i... Szczerze? Ja zawsze uważałem, że to molo fajnie wygląda takie przedłużone, no ale co kto lubi oczywiście, że tak. Tutaj się niewiele zmienia, bo Mystery Cave zawsze było zablokowane za jeden puchar, tak więc niewiele się tutaj zmieniło. Reaper oczywiście zablokowany, no bo jak żeby inaczej. I tutaj mamy kolejną zmianę. Ta brama, która zabierała nas do Gemstone Wally, gdzie był potrzebny jeden klucz, jest tutaj. Więc idąc tym tokiem potrzebujemy jednego klucza, żeby dostać się do Glacier Park. Oczywiście ekran save'u cały czas tutaj był. No i teraz kolejna zmiana. W zasadzie to dwie zmiany. Po pierwsze, coś co zostało użyte w prototyp, znaczy w becie, bo teraz mamy prototyp. Czyli taśma startowa wokół tego poziomu, czyli Sewer Speedway, w tej wersji nazwany Down the Drain. Tak, ten poziom nie nazywa się Sewer Speedway, tylko pierwotnie miał nazywać się Down the Drain. Właśnie w taki oto sposób. Dziwna trochę zmiana, ale nie ma co narzekać. Kolejna zmiana, nie licząc taśmy startowej, która jest wokół tego warp poda, to jest to, że potrzebujemy tutaj 4 pucharów. Gdzie w oryginale, albo w finalnej wersji potrzebowaliśmy 3. Dobra, koniec pierdolenia, lecimy, a może jednak nie lecimy dalej, może zaczniemy trochę od dupy strony. Ale Pomidor, jak od dupy strony? Co ty masz na myśli mówiąc dupy strony? No, słuchajcie, no inaczej nie można zacząć, tak? Od dupy strony. Nie, mam inną tutaj wam rzecz do przekazania. A mianowicie, ponieważ jak wiecie, Insanity Beach zawsze było tym pierwszym światem. W tym prototypie zostało to zmienione. Dlaczego? Ponieważ twórcy, nie wiem czy to tylko dali w prototyp, nie wiem czy to była pierwotny ich zamysł, ale zrobili coś takiego, że według nich chyba gracz miał możliwość wyboru światów. Dlaczego? Dlatego. Jak widzicie, do Delos City możemy się normalnie dostać i mamy tutaj 2 warp pody, które są z samego startu czynne. Gdzie normalnie w oryginale, gdybyś za pomocą haksów się tutaj dostał, to miałbyś informację, że aby odblokować Coco Park i Tiger Temple, potrzebujesz zdobyć 4 pucharów, a tutaj masz totalną samowolkę. Zresztą to nie koniec zmian, bo jadąc do góry, mamy na przykład to. Papus Pyramid z jakiegoś powodu potrzebuje 7 pucharów do odblokowania. Jak sami zresztą widzicie. Z kolei Dingo Canyon potrzebuje 3 tylko. Tak jak Sewer Speedway w finalnej wersji, więc coś jest tutaj definitywnie nie tak. I tak, również zauważyłem to, że Coco Park i Dingo Canyon mają tą taśmę startową wokół swojego warp poda. Spokojnie, nie zignorowałem tego. Rampage Ruins jest jak jest, czyli tak jak było w oryginale. No i mamy tutaj oczywiście Tiger Temple, który z jakiegoś powodu również jest czynny. W ogóle całkiem fajnie wygląda ten warp pad, taki troszeczkę, nie wiem, wydaje mi się, że ta wersja warp pada
była inspiracją dla Crasha Nitro Kart, ponieważ coś podobnego mieliśmy w Crashu Nitro Kart. Może nie dosłownie, ale podobnego. Dobra, to co? Zaczynamy wyścig w końcu, nie? Koniec pierdolenia. 10 minut tutaj gadania odnośnie różnych zmian. A nie, przepraszam, jeszcze jest jedna zmiana. Jak widzicie, nie mamy podpowiedzi Aku i mamy troszeczkę takie ubogie menu, które wygląda właśnie w taki, a nie w inny sposób. Dla niektórych może wyglądać fajnie, według mnie jest troszeczkę ubogie, bo jednak wolałem tą całą listę, gdzie mieliśmy od góry do dołu każdy poziom, łącznie z kluczem, no ale tak też może być. W ogóle ładnie tutaj wyglądają te klejnoty, tak, nie żebym się czepiał. No i mamy tutaj wszystkie osobno fioletowe poziomy. Chociaż przyznam, że co do fioletowych poziomów to fajnie, że taka jest osobna lista. No i tutaj osobne klucze, czyli to są wszyscy bossowie, którzy tutaj na nas czekają. Dobra, to co? Koniec pierdolenia, wjeżdżamy. Okej, trzeba było się napić. Ja oczywiście te wszystkie loadingi będę wam skipował, bo uważam, żeby po prostu zaoszczędzić czas. Kolejną rzeczą, jaką zwróciłem uwagę, na którą w zasadzie zwróciłem uwagę, jest to, że jak widzicie, wszystkie te emotki tych postaci, które tutaj nam towarzyszą, po prostu mają inny zupełnie wygląd. To wiadomo, jest wygląd prototypowy. W becie troszeczkę się różniły już, chociaż Polar pamiętam, że w becie miał cały czas ten sam wygląd, jaki ma teraz. Później dopiero w finalnej wersji mu zmienili. Natomiast Tiny Tiger w becie miał żółty pysk. Taki w sensie, że miał pomarańczowo-żółty, a nie cały pomarańczowy. Z kolei Engine miał później żółtą rakietkę, a nie białą, tak jak ma tutaj. A, i nie zignorujemy chociażby tego, że okrążenia mają jeden myślnik 3, a nie jeden slash 3, tak jak to było w oryginale. No i nie ma tutaj tego wielkiego napisu CTR, tak jak zwykle on był u góry. O, tutaj literka T jest. No, kolejna zmiana, tak, będę wam cały czas o tych zmianach pierdolił, ale będę na bieżąco wam mówił, żeby komentarz był jak najbardziej fajny. Kiedy zbieramy literki C, T i R, to mamy odgłos zbierania owoców Wampa, jak sami zresztą mogliście usłyszeć, co jest dosyć ciekawe, nie powiem, że nie. I mogą być malutkie różnice soundtrackowe, bo niektóre będą dodatkowe elementy, których nie było w ogóle w wersji finalnej. Co możecie na przykład usłyszeć słuchając się w soundtrack. Słuchując się w soundtrack. Ta, i trochę inaczej wygląda finalna wersja tego, Final Lap. No i oczywiście, kurde, losowanie, gdzie jak mamy 10 tych owoców Wampa, no to sami słyszycie, jak dziwnie ten dźwięk brzmi dosłownie. Nie no, wczoraj jak pokazywałem Pixelowi i Justynie, to po prostu szczaliśmy z tego na konfie, nie? W zasadzie taka hashtag beka była. No, i co te, i literki sami widzicie, w jakie są dziwnych kolejnościach położone, nie? W ogóle dziwna jest trochę ta kolejność, w sensie lokacji tych literek. A w ogóle nie pomówiłem o tym, że możemy od razu na samym starcie wszystko zdobyć. Nie mamy czegoś takiego, że przykładowo musimy zdobyć najpierw puchary i potem, nie wiem, klucze, żeby odblokować sobie challenge CTR i Relic Challenge. To możemy już od razu tutaj zrobić. Nie musimy praktycznie, kurwa, nic odblokowywać. Możemy od razu gierkę robić na 100%. Nie trzeba się z niczym pitolić. No. Ach, dobra. No, jak widzieliście, nie mieliśmy w ogóle żadnych tutaj tych. Nie mieliśmy w ogóle tego. Jak to się nazywa? Trophy Girl, po prostu ich nie ma w tej części, nie ma w ogóle w prototypowej wersji, więc możemy od razu zrobić Tiger Temple i zrobimy sobie na Relic Race. Czemu nie? No, i mamy 2 minuty 31 sekund na Szafir, tak więc myślę, że nawet się śpieszyć nie musimy, ponieważ tutaj nawet nie ma liczniku tych skrzynek. Bo dosłownie nie wiemy nawet, ile skrzynek mamy tutaj w całym poziomie, więc dla testu wam pokażę, jak mniej więcej wyglądają czasówki tutaj. I uwierzcie mi, żeby nie zrobić tutaj platynki, to naprawdę już trzeba się mega postarać, bo mogę się z wami założyć o jedno. Tutaj nie ma możliwości nie zdobycia w ogóle platynki. Tu po prostu nie ma takiej możliwości, bo w samych tych prototypach, betach i innych pierdetach bardzo łatwo jest zdobyć platynkę. Nawet nie trzeba się jakoś super starać. Dopiero wiadomo, w wersji finalnej
postanowili dać trochę challenge, ale to jest normalne, bo w wersjach finalnych wiadomo, że musi być jakiś challenge. Natomiast w betach, prototypach, innych tego typu rzeczach nie muszą być w ogóle takie te challenge. By the way, chcę was bardzo przeprosić za soundtrack z The Lost City, że on może trochę tak was lekko mówiąc denerwować, bo jest takie lekkie pipczenie. To jest niestety z powodu tego emulatora PSX wersji 1.13. On niestety z jakiegoś powodu dziwnie działa z Crashem Team Racing i wyjątkowo w tym świecie, w tym hubie muzyka działa tak, a nie inaczej. Bardzo chcę was za to przeprosić, ale niestety na to już nie mam wpływu, bo próbowałem odpalić ten prototyp w EPSXE, ale z jakiegoś powodu emulator nie chciał mi w ogóle wczytać tego prototypu, tak więc mogę tu powiedzieć od razu z miejsca, że nie wiem dlaczego tak jest. A na DuckStation próbowałem oczywiście sobie ogarnąć, ale z jakiegoś powodu działać mi nie chciało DuckStation. No trudno się mówi, no nie wszystko musi wychodzić po moje myśli, co nie? No a teraz możemy się skupić jakby na graniu. Kurde, 14, praktycznie 16 minut pierdzielenia wam o zmianach, ale spokojnie, o tym jeszcze sobie będziemy dyskutować, bo w tej sesji mam zamiar wam dużo o zmianach gadać, ponieważ ja lubię być bardzo informatywny, bardzo dużo wam informacji lubię przekazywać. Wiem, że niektórym się to nie podoba, ale po prostu taka już jest moja natura, że jak ja robię let's play, to chcę jak najwięcej informacji wpleść w dany let's play, żebyście mieli później w miarę kontekst, o co mi chodzi dokładnie. Dobra, mamy 50 sekund. Jestem ciekaw, jaki czas jest na platynkę, tak szczerze. Aha, czyli niby jest szafir, ale tak naprawdę za 2 minuty i 31 sekund dostajemy jeden relikt, czyli platynkę. Okej, czyli nie ma tutaj reliktu ani szafirowego, ani złotego, mamy tylko i wyłącznie platynkę. Okej, nie możemy zapisywać, możemy nawet już zrestartować, ale my wolimy wyjść do mapy. Dalej, możemy sobie zeskipować, bo tutaj i tak aku nie istnieje w tej wersji gry. I lecimy dalej. Czas na Coco Park. No, i przy okazji zeskipowałem wam ten soundtrack, który jest paskudny. W sensie, jest fajny, ale po prostu, no nie ukrywajmy. Ale z powodu tego, że jest to pipczenie, no to jest to dosłownie słabe. Będziecie musieli niestety to przeżyć jakoś. Nie wiem jak to przeżyjecie, ale jakoś będziecie musieli sobie dać radę. Niestety. Aha, i kolejna zmiana. Tak, kolejne zmiany są tutaj, o których trzeba powiedzieć. Jak zauważyliście, nie możemy od razu na pierwszym okrążeniu zebrać wszystkich trzech literek, C, T i R. Otóż każda z tych literek jest na osobnym okrążeniu. Całe szczęście, że Naughty Dog się tego pozbyło, bo gdyby tak miało być w finalnej wersji, to uwierzcie mi, dałoby się to przeżyć, oczywiście, że tak, ale skończyłoby się to po prostu źle. To by nie przeszło moim zdaniem. W ogóle start tutaj fajnie wygląda. Ale widzę, że ten start, w sensie ta cała flaga ze startem, ona nie jest we wszystkich poziomach, ona jest tylko w wybranych poziomach, co troszeczkę mnie, lekko mówiąc, dezorientuje, tak szczerze, no ale trudno się mówi, najwidoczniej tak musi być. Nie ma co narzekać. Szkoda, że oni, mówię, podjęli taką decyzję w prototypie, wiadomo, no, całe szczęście jesteśmy tutaj od tego, by krytykować też takie rzeczy, w sensie ja jestem też od tego i wy również możecie wyrazić swoją opinię w sekcji komentarzy. Ale uważam, że niektóre tutaj zmiany w tym prototypie dobrze, że zostały zmienione w finalnej wersji, bo uwierzcie mi, moim skromnym zdaniem wiele z tych rzeczy, które tutaj są, by nie przeszły do finalnej wersji. Nie ma nawet takiej opcji. Nie przeszłoby to, po prostu. No i ten oczywiście mój ulubiony soundtrack, czyli Coco Park. Bardzo uwielbiam Coco Park. To jest po prostu świetny soundtrack. To mogę tyle od siebie powiedzieć. Lubię go najbardziej w Nitrofield, nie? Nitrofield. I teraz patrzcie, jak została literka R tutaj postawiona. No kto ci to kurwa zdobędzie, no? Kto ci zdobędzie? Na pewno nie ja. Na pewno nie teraz. Wow! Prawie było. O jejku, ale dobra, przynajmniej będę mógł sobie tą literkę CTR zdobyć poza anteną. Przynajmniej ja tak uważam. Tak samo jak z... Znaczy nie. CTR-y myślę, że jeszcze będę mógł zdobywać na odcinkach, ale po prostu w Coco Park będę to robił poza anteną, bo już i tak widzieliście, jak zdobyć wszystkie literki CTR. A do reliktów planuję montaż zrobić, bo mówię, ja chcę dosyć krótki z tego let's play zrobić. Nie mam zamiaru z tego robić nie wiadomo jak długiego let's playa, po prostu robimy szybki let's play i tyle.
tyle w temacie, nie ma co tutaj nawet przedłużać. Dobra, udało nam się zdobyć dwa puchary, więc teraz możemy wracać do pierwszej lokacji, czyli do Insanity Beach i tutaj zobaczyć, jak mniej więcej sprawa będzie wyglądać. Dobra, mamy trzy poziomy odblokowane. Mamy Crash Cove, Rose Tubes oraz Mystery Caves. Więc lecimy na Crash Cove. Czyli na pierwszą naszą ulubioną trasę, którą wszyscy kochamy, uwielbiamy i no, tyle w temacie. To już widzieliśmy setki tysięcy razy, więc po prostu każdą taką pokazówkę będę po prostu wam skipował, bo nie widzę sensu jej pokazywać po raz i dziesiąty. Oj tak, przypominają się czasy kurde młodości, kiedy się miało 5-6 lat i grało się w takiego Crasha Team Racing. Świetna sprawa, dosłownie kurde uwielbiam wracać do czasów dzieciństwa. Nie wiem jak wy. O, ktoś we mnie celuje. Ajajaj. Ałała. To bolało. Nie podoba mi się to. Dobra, literka C jest na swoim miejscu, tak więc literka T widzę, że też jest na swoim miejscu, tylko jest ona trochę przesunięta. O kurde ty, skąd mnie ta rakieta dosięgnęła? Co to ma znaczyć? Literka T jest na swoim miejscu, chociaż nie, ona była... Nie, trochę jest przesunięta, ona tutaj nie była aż tak daleko. W ogóle jak Crash paskudnie wygląda, fuj! Jezus Maria, jego morda jest okropna tutaj. Fuj, ale obleśnie to wygląda. O, przy okazji engine TNT w mordę dostał. Bardzo fajnie, podoba mi się to. I teraz literka R. No kurde, gdzie ona może być? Wiadomo, gdzie ona jest. Tutaj, tutaj się kurde schowała. A to kurde mała te. Schowała się, kurcze pieczone. Dobra, trzeba teraz szybko spylać, bo oni teraz będą agresywnie do mnie podchodzić, bo wiadomo, walczymy tutaj o ostatnie, znaczy o pierwsze miejsce, ale to jest ostatnie okrążenie, więc technicznie walczymy o ostatnie okrążenie, więc szybko spylamy, szybko, szybciutko, szybciutko, nie ma to tamto, nie, nas nie dogoniat, o, nas nie dogoniat, jest, udało się, mamy CT i R, czyli mamy czerwony relikt, czerwony token zebrany. Ale mam dużo energii na ten let's play. Jeszcze raz dziękuję tutaj, kurczę, nie pamiętam jak się nazywasz, wybacz mi serdecznie, ale jak sobie przypomnę, to twój nick na pewno wkleję na odcinku, żeby wszyscy wiedzieli, jaki dokładnie masz nick i bardzo serdecznie ciebie pozdrawiam i ci dziękuję za polecenie mi tego prototypu. Rose Tubes, że tak powiem, nie uległ żadnej zmianie z tego co widzę, bo ja sobie trochę wczoraj grałem w ten prototyp i widzę, że na razie nie uległ jakiejś tam mocnej zmianie. Literka C chyba tutaj normalnie była, z tego co pamiętam. Tak, tutaj chyba też literki były na swoim miejscu. Dopiero od późniejszych poziomów, tak jak tam Tiger Temple czy Coco Park, jak mogliście zobaczyć, były jakieś dziwne tutaj... dziwne rzeczy dosłownie. Ale co oni tak kurwa wszyscy speeda dostali? Co to ma być? Co to jest? Ty, to trzeba szybko od nich odbijać. Nie ma to tamto. Kurczę pieczone. Ja nie mam zamiaru w taki sposób się dawać wam, no co wy. No, Yenji tam dostał, kurde, w pysk. Mówię, niektóre soundtracki, jak się tak dobrze wsłuchacie, to będą miały takie nowe brzmienia. Dosłownie nowe brzmienia. I to będzie na takiej zasadzie, że po prostu będą elementy, które nie zostały dodane w tych soundtrackach, nie? W razie co sobie zdejmę jedną słuchawkę, bo jak mam dwie słuchawki, to potem nie słyszę, czy ktoś dzwoni domofonem, a wolę mieć pewność, żeby później nie drzeć mordy na całą chatę, nie? Wiecie o co chodzi. No nie, literki R zapomniałem, najgorzej. Dobra, nie będę się już cofał. Okej, mamy zaliczone,
Więc zajebiście. I możemy teraz lecieć na Sewer Speedway i później na Mystery Caves. Czyli teoretycznie zamiast od... Zawsze zbieraliśmy 4 trofea, tak? No tak. I zawsze po czwartym trofeum, znaczy jak mieliśmy czwarte trofeum już zabrane, czwarty puchar, to się odpalał boss. W tym wypadku natomiast musimy zabrać ich aż 5 albo 6? Nie, 5. Żeby dopiero bossa odblokować. To jest w ogóle zastanawiające. Nie uważacie? Bardzo ciekawa sprawa, muszę przyznać. Bardzo ciekawa sprawa, muszę przyznać. W ogóle tutaj literki CTR to też są w posranym miejscu. Znaczy... Literka C jest tutaj, to akurat pamiętam, że było normalnie w oryginale. Ale jak zobaczycie późniejsze literki, to... Chyba literka R w ogóle mnie zaskoczyła, gdzie ona była, bo ja bym się nigdy nie spodziewał, że literka R będzie właśnie w tym miejscu, nie? Ale to mówię, zobaczycie niedługo. Mam nadzieję, że w ogóle wszystko dobrze będzie się słychać i mnie, i grę. Bo naprawdę radzę wam się wsłuchać w ten soundtrack, bo niektóre soundtracki naprawdę mają takie... Widać, że to są takie prototypowe brzmienia. Wiecie, o co chodzi, że po prostu taka wersja prototypowa, jeszcze nie wydana w ogóle, nie finalna. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Okej, okay, dobra, tutaj w ogóle też nie mamy tego wielkiego napisu start, co jest taką wow nowością wręcz. I teraz lecimy na ostatnie okrążenie. W ogóle nawet nie ma napisu final lap. Ale mówię, no może jest coś, co przeoczyłem, dlatego możecie tutaj mi oczywiście zwrócić uwagę w sekcji komentarzy, jeżeli jest coś, co wy zauważyliście w prototypie, a ja o tym nie wspomniałem. Ale staram się wam o wszystkich tych rzeczach na bieżąco mówić, bo naprawdę, kurde, tego jest od groma. Od groma, żeby tutaj mówić. I tak, może jeszcze w tym roku zrobię finałowy let's play z bety Crash Team Racing z tej, co już kiedyś robiłem streama, żeby zakończyć już w ogóle rozdział klasycznego Crash Team Racing, bo myślę, że już nic więcej nie wycieknie. Przecież mam taką nadzieję, bo to za dużo kontentu by było. Znaczy, z jednej strony fajnie, no ale wiecie. I sami widzicie, gdzie literka R była, nie? To w ogóle, kto by pomyślał w ogóle, żeby tam literkę R wstawić? Kto by w ogóle pomyślał o tym? A, czyli jeszcze nie. Czyli dopiero po szóstej trofce odblokuje nam się kurwa Reaperu. To jest jakiś żart. Dlatego wiecie co? My sobie... A co? Osramy sobie Reaperu. A co? Nie interesujemy się nim. Wywalamy w niego. Pch, nie obchodzi mnie on. A co on? Co ja mam się nim interesować? Nie obchodzi mnie po prostu on. My się zabierzemy od razu za Papu Papu. Polecimy na ten The Lost City i tam sobie porobimy, znaczy The Lost Ruins. I tam sobie po prostu poprzechodzimy wyścigi i polecimy od razu na Glacier Park. A do Reaperu sobie wrócimy przed Pinstripe'em. A oszukamy system, co mi szkodzi. Chyba, że gra mnie przychytrzy i kurde zobaczy, że chciałem oszukiwać, no i wtedy ten... Tutaj dostanę klapsa w dziąsło i będę musiał robić Reaperu. Ale trochę mi szkoda jest pokonywać Reaperu, bo Reaperu to po prostu taki, no trochę słaby boss. W sensie, lubię go jako postać, ale to jest słabym bossem, no nie oszukujmy się. Trzeba niestety powiedzieć taką brutalną prawdę. No i też kolejna rzecz, o której pewnie zaraz ktoś będzie chciał mi w sekcji komentarzy powiedzieć, to, że nie mamy od razu pierwszych trzech okrążeń tutaj napisanych. W sensie wiecie, o co chodzi, że jak mieliśmy... Główny czas, lap 1, lap 2 i lap 3, no to tutaj musimy po pierwszym okrążeniu dopiero ten, będziemy mieli zaliczone ten, pierwsze okrążenie, w sensie, że nie mamy tego od razu, wiecie o co chodzi. I kto by z was się domyślił, że tutaj jest literka T? Powiedzcie mi, kurde, kochani moi, kto by z was się domyślił, że tutaj literka T była? Ja bym się domyślił, no oczywiście, że tak, ale spokojnie, literka R jest w jeszcze gorszym miejscu ustawiona, ale to zaraz dojdziemy do tego. We'll be right back.
No i tu był przed chwilą, to było przed chwilą brzmienie typowo z wersji prototypowej, tak więc jesteście świadkami, kurde, ogromnych zmian w tej oto grze. To jest w ogóle Crash Team Racing, którego chyba jeszcze chyba nikt nie znał. I dziwię się, że w Polsce nikt się takim contentem nie interesuje, bo wiecie co? Dajcie mi teraz znać w sekcji komentarzy oczywiście, czy chcecie, żebym ogrywał na kanale dużo tych prototypów. I w jakiej formie chcecie, żebym to ogrywał? Czy to właśnie na odcinkach, czy na livestreamach? Bo mi się wydaje, że na razie forma odcinkowa jest spoko, aczkolwiek jeżeli chcecie to zobaczyć w formie livestreamowej, gorąco zachęcam, żebyście mi dali w sekcji komentarzy pole do popisu, żebym ja mógł. Dobra, wiecie co? Inaczej. Zrobimy sobie głosowanie. Pod pierwszym odcinkiem, który będzie na pewno długi, bo myślę, że ponad pół godziny będzie, zostawiam wam link do głosowania. W tym głosowaniu wybierzcie, czy chcecie formę takich właśnie let's playów z prototypów bet w formie odcinkowej, czy bardziej livestreamowej. Śmiało, piszcie w sekcji, znaczy piszcie. Głosujcie w sekcji komentarzy, będziecie mieli przypięty straw poll. I proszę bardzo, mamy wszystkie literki C, T i R. Bang, bang, bang! Mystery Cave zostało zaliczone! A wiesz co ci, Reaperu, powiem? Spierdzielaj, spierdzielaj, mam cię w dupie. Ja jadę sobie The Lost City, znaczy The Lost Ruins. Tak więc, cięcie! Witamy bardzo serdecznie w The Lost Ruins, bardzo serdecznie i gorąco. Mamy tutaj Tiger Temple, które zostało rozpierdzielone w drobny mak. Więc teraz przyszedł czas na Dingo Canyon, który potrzebował aż trzech trofek do odblokowania, gdzie w finalnej wersji było ich 7. Tam, gdzie jest w Papus Pyramid zresztą 7. A Papus Pyramid potrzebował aż 6, więc wiecie o co chodzi. Więc w finalnej wersji po prostu mielibyśmy teraz Papus Pyramid. A jako, że nie mamy finalnej wersji, tylko prototypową, wobec tego mamy inne zasady. Inne po prostu zasady. Chyba tak nazwę ten pierwszy odcinek. Zmiana zasad, albo nie wiem, zmieniamy zasady, albo nie wiem, jakiś tytuł wymyślę. Przepraszam, że jestem taki dzisiaj pełen energii, ale myślę, że to jest fajny znak, że jestem taki pełen energii, bo dzięki temu w tej oto właśnie mogę wykorzystać tą oto energię do zrobienia bardzo fajnego let's playa. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja lubię być bardzo energiczny, lubię bardzo dużo gadać, paplać i tak dalej, więc rozsiądźcie się wygodnie w waszych fotelach, ewentualnie w łóżku sobie przygotujcie wyrko. Możecie sobie nawet mnie odpalić na PS3, Xboxie 360, Xboxie One, PS4, gdziekolwiek chcecie na YouTubie i sobie oglądacie na wielkim ekranie moje poczynania z Crashem po raz kolejny. Zresztą w ogóle, wiecie co, ja sobie zdałem sprawę, tak jak parę osób mi tutaj mówiło, takie memy od razu z moją osobą się pojawiły, że jestem największym polskim crasherem. Nawiązanie do Kacpra Błońskiego, ale nie, tak dosłownie. Jestem największym polskim crasherem, bo dużo właśnie takich crashy ogrywam, takich wiecie, prototypów i tak dalej. To wczoraj nawet sobie z moją dziewczyną, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Justyna, śmieszkowaliśmy, że w sumie to jestem takim męczennikiem Crasha, że miałem w ogóle od niego sobie robić przerwę w tym roku, że tak mówiłem, nie, robię Crasha 4, robię materiał o Crashu Bandicoot 99X i na tym chwilowo kończę z Crashem, ale kurde, najgorsze jest to, że ten Crash po prostu chodzi mi dosłownie dniami i nocami po głowie i najgorsze jest to, że nawet jeżeli chcę sobie od niego przerwę zrobić, to i tak się kurde pojawia mi w lustrze, cieszy kurde mordę do mnie i wiem wtedy jedno, że ja się od niego już nie uwolnię, ja jestem po prostu więźniem Crasha. Tak więc niestety, ale to jest moje tak zwane więzienie. Crash Bandicoot, seria Crash Bandicoot to jest moje więzienie i ja niestety jestem skazany na dożywocie, tak więc do końca swoich dni jestem przykuty do tej serii.